Siemano, cześć i cześć. Witam Was na moim kanale poświęconym mandze i anime w dzisiejszym odcinku. Przysiądziemy do mangi Prunder. Omówimy krótko kilka podpunktów o postaciach, co mi się nie podobało, o fabule i w skrócie o wszystkim. Zapraszam do materiału. Manga Plunderer opowiada o historii kilku bohaterów, którzy żyją w świecie, w którym dominują liczby. Liczby oznaczają to, czy kimś możesz rządzić, albo kim nie. Też znaczą to, że dany, dana osoba o wysokim liczniku, wysokiej liczbie, jest silniejsza po prostu od tej osoby z tym niższym licznikiem, a osoby, które zaś licznik spadnie do zera, po prostu są wchłaniane przez otchłań. Główny bohater Richto Bach, razem z Chiną, podróżują po świecie, próbując zebrać pozostałych legendarnych czerwonych baronów i razem móc. Przeciwstawić się y, głównemu wrogowi, którym jest Shemelman, który prowadzi całą jakby taką organizację, takie wojsko tajne, które ma na celu trzymać y, ludzi przed y, doszukiwaniem prawdy, a zarazem tego, żeby. Ludzie nie dowiedzieli się o tym, że ich kraj jest jakby zamknięty, i jak to się wydarzyło, że tak naprawdę ich kraj lewituje w powietrzu, bo tak Alicja, ten właśnie kraj, po prostu był kupą ziemi, kto lewituje w powietrzu. Stał to stworzony świat przez yy, Shermanmana, yy, głównie z powodu tak naprawdę tego, żeby tak naprawdę ocalić ludzi. Przed y, w sumie złem, a zarazem tym, co sobie sami wyprodukowali, czyli brakiem surowców, bo wojna na świecie się toczyła z powodu braku surowców, brakowało jedzenia, mmm, prowiantu, y, ubrani, no, ludzi po prostu było za dużo, więc toczyły się wojny, walka o terytorium, o surowce. I żeby to powstrzymać, została stworzona, został stworzony kraj, jakim jest Alicja. E, jak do tego doszło, wszystko też się przekonacie w mandze, bo nie chcę wam wszystkiego, że tak powiem, streszczać, ale to jest, że tak powiem, taki delikatny zarys tego, co tam się może wydarzyć. I w tym właśnie świecie e, główni bohaterowie, jak i ich, że tak powiem... Postacie drugoplanowe. E, tutaj powiem mniej więcej o kilku postaciach, w sumie bohaterach, którzy moim zdaniem naprawdę mieli ciekawą historię, chociaż na to nie wyglądało na początku. E, nie będę mówił tutaj o, chociaż w sumie mogę powiedzieć o e, Richto, czyli w sumie głównej postaci, e, jaka tutaj była, bo Richto okazuje się na samym końcu, że Mimo, że to była postać słaba w momencie, gdy się cofnęli w czasie, i jak do tego doszło, że został w ogóle dowódcą czerwonych baronów, no, nie wyglądało to, żeby ta postać była silna i nadawała się do tego, a jednak została wybrana spośród wszystkich uczniów do tego, żeby tym legendarnym czerwonym baronem zostać, jako pierwsza, pierwszą osobą zostać, tak. Bo posiadał specjalną zdolność. Nie pamiętam dokładnie, jak ta zdolność w tym momencie się nazywała, ale ponoć ona pomagała mu identyfikować przedmioty w ruchu na tej zasadzie, chyba tak to wyglądało. Postać dosyć chłopaka, takiego na początku wesołego, który chce rozbawić wszystkich, a tak naprawdę po dłuższej czasie, po którymś tam chyba części, już w tomie, dowiadujemy się też, że Richto był postać, był sierotą. Matka go po prostu porzuciła. Bo, jak już wspomniałem, w tym świecie hmm, brakowało zasobów, brakowało jedzenia. Dzieci też, rodzice, że tak powiem, odbierali sobie, a dawali dzieciom, albo niektórzy, jak mieli za dużo do wyżywienia, za przynajmniej, gęb do wyżywienia. No, pozbywali się dzieci i tak właśnie Richto został za młodu, porzucony na ławce, z w ręku trzymał loda i czekał, jak mama wróci, bo poszła coś załatwić i nie wróciła. I czekał tak przez kilka dni. Po czym został, że tak powiem, adoptowany przez e, swojego, można powiedzieć, brata, później e, przez mamę e, Tokikazę i razem żyli pod jednym dachem. Oczywiście matka Tokikaze też w sumie odbierała sobie trochę z talerza, tak żeby oni mogli jeść. Tak? Po czym trafili też wspólnie razem do szkoły wojskowej, po to żeby walczyć i zmienić przyszłość, a to naprawdę po to głównym powodem było to, żeby bo osoby, które Dostał, że tak powiem służyły w wojsku dostawały dodatkowe racje żywnościowe więc to spowodowało, że rodzina miała więcej jedzenia za to, że oni poszli do wojska na przykład a jeżeli chodzi o postać Richta to um, głównym powodem to naprawdę Inaczej może powiem. Post ta postać po prostu była od początku, to naprawdę był silny, z tym, że on zawsze się wahał i bał swojej mocy albo tego, że może kogoś skrzywdzić. To się dowiadujemy w sumie w końcowym etapie mangi, że on właśnie przez to, że posiada tą zdolność, nie był w stanie dokładnie, tak powiem, walczyć na poważnie, tak bym to ujął. Więc. Nie, wiem, historia ogólnie postać Richta mi się pod tym względem podobała, że był zwykłym, wesołym chłopakiem, porzuconym przez rodzinę, eee, nagle, w którym też po pierwsze nie chciał zabijać, a musiał zabić, bo został postawiony przed faktem dokonanym, że jeśli tego nie zrobi, to zginie cała reszta jego, u... powiem, kolegów ze szkoły, nauczycielów i innych, tak. I żeby inni nie musieli zabijać, to on zaczął zabijać. Kolejną postać, którą chciałbym omówić w sumie krótko, bo jest to postać Pele. Osoby, która towarzyszy mm, Lejnie od samego początku przygody w wiosce. Postać taka nietypowa, co ją poucza, wyzywa ją od grubasów. Okazuje się, że jest to naprawdę jednym z legendarnych Czerwonych Baronów. To dowiadujemy się pod koniec. Gdy nagle miał się odwrócić, że tak powiem, przeciwko nim. A jednak, że tak powiem, Lejna potrafiła go zmienić. Spowodowała to, że jednak nie chciał zrobić tego, co miał zrobić, do czego był, tak powiem, stworzony. Tylko wręcz przeciwnie, pomógł im. Udając, że jest po ich jakby stronie, żeby powstrzymać głównego, mm, głównego złego, główną złą postać najsilniejszą w tym świecie. Teraz bym powiedział w sumie o takiej para postaci, które też mnie w sumie zaintrygowały. Znaczy pod, w sumie bardziej jedna postać, ale jest związana z tą drugą. Jest to więź, czy nawet w sumie, może nie więź, bo naprawdę więźni nie stworzyli tak na początku, bo nad nie mieli świadomości, dlaczego ta druga osoba robi to, a z jakiegoś powodu, tak? Ochodzi chodzi mi tu konkretnie o e, takie toro, postać strasznie typowego krowana na typowego mięśniaka. Który wszystkim dokucza, wszystkich poniżak zabiera im rzeczy, kradnie. Była sytuacja w szkole, że kradł im te odznaki. Tępił na przykład Sonohare, właśnie jej też zabrał takie gwiazdki w szkole. Co na, tak naprawdę okazuje się w późniejszym etapie, że to. Zrobił dla ich dobra, bo świat widział jego jako takiego typowego, zaproszeniem, Brzydala, mięśniaka. Był straszny z wyrazu twarzy, i od dziecka ludzie się go bali. A jedyną osobą, która do niego podeszła w dzieciństwie, była właśnie Sonohara, która chyba wręczyła mu, podać wtedy, kwiatek. Z nim się bawiła, to powiem, wiem, że to było na łące pokazane. Jak się znowu nie pomyliłem. Eee, I to takie toro sobie zapamiętał. Don się nazywał chyba. Eee, nie, nie wiem, czy dobrze wymajam to imię, ale dlatego mówię do niego takie toro. Eee, pamiętał to sobie i z tego powodu, gdy Sonohara trafiła do szkoły wojskowej. No, wiadomo, ta szkoła służyła, żeby zabijać in wrogów, tak? No to Taketoro chciał zrobić za wszelką cenę jej pomoc, żeby ona z tej szkoły po prostu wyleciała po to, żeby nie musiała zabijać, a żeby on mógł ją chronić, zabijając innych. W sumie taki też powód trochę miał Richto, bo. On, jako pierwszy, zabił wrogów, żeby inni nie musieli, i on też został Czerwonym Baronem z tego też powodu. I chodził na wojnę i zabijał masę, że tak powiem, ludzi wojskowych, tak? Armii Wroga. Ostatnią postać, jaką chciałem umówić, w sumie jest, to była w sumie najciekawsza postać, ee, w sumie ze wszystkich bohaterów. A to nie była postać główna, to była postać drugoplanowa. Był to właśnie nasz, że tak powiem, wróg naszych postaci. Był to Schemelman, który okazuje się, że wcale nie był zły. On chciał powstrzymać tą tragedię, jaka się działa na planecie, czyli ten brak surowców. Ee, brak pożywienia, nie wszyscy musieli walczyć o to pożywienie, dzieci musiały umierać z głodu, rodzice musieli patrzeć jak ktoś inny, że tak powiem, zabija czyjeś dziecko, żeby zabrać jedzenie dla swojego dziecka, bo takie sytuacje się działy w tej manze, też były powiedziane z jakiego powodu niektóre postacie, że tak powiem, poszły do wojska po to, żeby tak powiem. Walczyć z tym złem, chociaż nie do końca, bo nie dało się z tym walczyć, bo to było zrozumiałe. On to zrobił, bo musiał, żeby ocalić własne dziecko. Szukał pożywienia, żeby to dziecko żyło, a sam nie jad nic, prawda? A Sherman tak naprawdę posiadał moce wszystkich czerwonych Baronów, więc zarazem też posiadał moc Nany. A Nana posiadała moc cofania się w czasie, więc Sherman to naprawdę przechodził te całe wszystkie wydarzenia i jeszcze raz i jeszcze raz i zmieniał historię tak, żeby zobaczyć, która historia będzie tą najlepszą, które zdarzenia doprowadzą do tego, że świat będzie później lepszy, a zarazem, czy może bardziej inaczej, kiedy ludzie będą mogli żyć spokojnie, bardziej bym powiedział. On teraz, że tak powiem, już ten świat, czas cofał, że już naprawdę był bardzo osłabiony, więc już nie mógł dłużej tego robić. Więc musiał zaakceptować tą historię, którą aktualnie jest. Stwierdził, że taka będzie najlepsza, i. Czekał do końca i na samym końcu chciał być za te wszystkie, że tak powiem, złe uczynki, co w sumie cały świat myślał, że to Rade jest tym złym, bo zrządził grupą tajnych agentów, to tak jakby, i chciał być zapamiętany jako ten zły, ale okazuje się, że jednak tak nie było. Bo oni też poznają, poznawszy prawdę, stwierdzili, że no, to nie jest dobry pomysł, wręcz pokazali światu, jaką postacią tak naprawdę był Shevelman i że nie zasługuje na śmierć, tylko na to, żeby żyć dalej. I dzięki temu, w ostatnich, w sumie, fragmentach tomu, Mógł być szczęśliwy, mimo że był przypięty do łóżka. A dokładnie co się wydarzyło, to Wam nie będę mówił, bo to już się dowiecie z Tomu, jeżeli sami sobie przeczytacie. Oczywiście, całą serię Plunder. Szczęśliwy, mimo że był przypięty do łóżka. A dokładnie co się wydarzyło, to Wam nie będę mówił, bo to już się dowiecie z Tomu, jeżeli sami sobie przeczytacie. Oczywiście całą serię Blunderer. Jedyną rzeczą, jaką mi się nie podobała w, w sumie w tej całej serii, w tej mandze, to było to, że walki były na w sumie dosyć takim niskim poziomie. Inaczej, może poziom mocy postaci był taki słaby, no bo. Walki już później, niby byli tacy bardzo potężne te osoby, bo miały ogromny licznik, po ileś tam milionów, sobie zwiększały nie wiadomo ile razy, a teoretycznie walka wyglądała no, słabo, przeciętnie, nie było jakiegoś rozwoju takiego postaci, głównie polowało na szybkości w sumie, umiejętności tam nie było żadnych pokazanych. To jest sobie mała wada, bo to nie ma znaczenia pod względem całej serii, bo seria była moim zdaniem świetna, warta polecenia. Naprawdę myślę, że każdy chociaż powinien spróbować pierwsze trzy tomy przeczytać, bo właśnie pierwsze trzy tomy mi się wydaje, że Was zachęcą do kontynuowania, kontynuowania czytania serii. Jaką jest plunderer, bo mi ta manga zapadła w pamięć i naprawdę wywo wywołała u mnie naprawdę pozytywne e, odczucia. E, w sumie tyle chciałem w tym materiale powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się podobał materiał, że był w miarę treściwy, i że wy we mnie wesprzecie. Łapką w dół, czy ewentualnie w górę, jeżeli Wam się oczywiście spodobało. No i zostaniecie na moim kanale dłużej. Zasubskrybujcie go, bo naprawdę warto. Ja się z Wami żegnam. Był Kamil TKS. Na razie. Kamil TKS. Na razie.